Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Lewandowski Golden Player, Pedri Golden Boy, debiut Xaviego, 12 wychowanków Dumy Katalonii, Solskjaer zwolniony z Manchesteru United, pierwszy gol Messiego w Ligue 1, bunt w Bayernie Monachium, Southgate na dłużej w reprezentacji Anglii, dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów. No i kochani, wracamy po weekendzie, wraca też dzisiaj Liga Mistrzów, dlatego koniecznie daj znać w komentarzu, który dzisiejszy mecz Champions League będziesz oglądał. Brakuje 5000 do okrągłych 400 tysięcy subskrypcji na naszym kanale, dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to koniecznie subskrybuj, jeżeli film Ci się spodoba. Nie muszę mówić, co masz robić. No i zapraszam wszystkich do darmowej przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego Football Team. Link do gry znajdziesz na dole w opisie, a rejestrując się z mojego linku, dostaniesz na start dodatkowych 200 punktów energii, dlatego gorąco polecam i zachęcam. Widzimy się w grze w Football Team, no i lećmy teraz z newsami. Miłego oglądania! Prestiżowe nagrody właśnie trafiły do Roberta Lewandowskiego oraz Pedriego. Jak co roku, włoskie Tutto Sport przyznało nagrody dla najlepszego piłkarza oraz najlepszego piłkarza młodego pokolenia. Ta pierwsza trafiła po raz drugi z rzędu do kapitana reprezentacji Polski. Na drugim miejscu sklasyfikowany został tegoroczny mistrz Europy Jorginho. Stawkę zamknął piłkarz Paris Saint-Germain Lionel Messi, który był trzeci. W przypadku nagrody Golden Boy 2021 nie mogło być niespodzianki. Przyznana ona została piłkarzowi FC Barcelony Pedriemu. 18-latek był zachwycony wyróżnieniem. Swoją opinią podzielił się z Tutto Sport. Jestem dumny z tej nagrody. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w tym niesamowitym 2021 roku. Oczywiście dziękuję Barcelonie i reprezentacji Hiszpanii, mojej rodzinie i znajomym. Pedri bardzo daleko zostawił swoich rywali w tyle. Zgromadził on na swoim koncie 318 punktów. Drugi w rankingu Bellingham zyskał ich zaledwie 119. To tylko pokazuje, jak bezapelacyjnie najlepszy był Pedri w 2021 roku. Poświęćmy chwilę na przegląd weekendowych wydarzeń. Trzeba przyznać, że działo się dużo i żal o tym nie wspomnieć. W sobotę Xavi Hernandez udanie zadebiutował w roli trenera FC Barcelony. Duma Katalonii wygrała 1-0 z Espanyolem. Atmosfera była gorąca. Podnieśli ją podekscytowani kibice, którzy przygotowali pirotechniczny performance. Jak widać, pomogło to w uzyskaniu korzystnego wyniku. Na uwagę zasługuje fakt, że w debiutanckim meczu Xaviego zagrało aż 12 wychowanków Dumy Katalonii. Zagrali m.in. tacy piłkarze jak Abde Ezzalzouli czy Ilias Akomach. Są to zawodnicy wyciągnięci z tak zwanego kapelusza. Niestety w obecnej sytuacji kadrowej i finansowej Xavi nie może zrobić nic innego, jak sięgać po zawodników z drużyn młodzieżowych. Zebrali oni całkiem przyzwoite oceny w hiszpańskich mediach sportowych. Jedni debiutują, drudzy są zwalniani. Z posadą szkoleniowca Manchesteru United pożegnał się Ole Gunnar Solskjaer. Czerwone Diabły zostały rozgromione przez Watford aż 1-4. To ostatecznie przelało czarę goryczy. Trenera za pośrednictwem Twittera pożegnał Cristiano Ronaldo. Był moim napastnikiem, kiedy po raz pierwszy przybyłem na Old Trafford, a teraz był trenerem, odkąd zdecydowałem się na powrót. Ale przede wszystkim Ole jest wybitną istotą ludzką. Życzę mu wszystkiego najlepszego w tym, co życie ma dla niego zarezerwowane. Powodzenia, mój przyjacielu. Kto zostanie następcą Norwega? Niektóre media mówiły o Luisie Enrique. Hiszpan dość krótko skomentował te doniesienia, pytając retorycznie, czy to prima aprilis? Hitowym starciem była rywalizacja Liverpoolu z Arsenalem, bezpośrednich sąsiadów w tabeli Premier League. The Reds rozgromiło kanonierów 4-0. W trakcie rywalizacji doszło do spięcia Jurgena Kloppa i Mikela Artety. Powodem ostrej wymiany zdań było domaganie się przez Hiszpania kary dla Mane za domniemane uderzenie łokciem Takehiro Tomiyasu. Po meczu na łamach The Mirror szkoleniowcy odnieśli się do tej sytuacji. Niemiec przyznał, że przesadził i zasłużył na karę. Mane nie faulował, ale ławka Arsenalu zachowywała się, jakby powinna być czerwona kartka. Zapytałem, czego chcą. To nie było w porządku. Sędzia spisał się naprawdę dobrze. Zasłużyłem na żółtą kartkę. Arteta zapewnił, że wszystko między nim a Kloppem jest okej. Ja broniłem swojej drużyny, a on swojej. Później rozmawialiśmy. Pogratulowałem mu gry drużyny. Te incydenty to część tego, w jaki sposób lubimy rywalizować. We Francji nastała historyczna chwila. Lionel Messi strzelił swoją pierwszą ligową bramkę w barwach Paris Saint-Germain. Wicemistrzowie Francji pokonali 3-1 Nantes, a Argentyńczyk był jednym z autorów bramek. Dzień później doszło do ogromnego skandalu w rywalizacji Olympique Lyon z Marsylią. W pewnym momencie Dimitri Payet został trafiony butelką, która została rzucona z poziomu trybun. Sędzia postanowił przerwać spotkanie. Po kilkudziesięciu minutach okazało się, że mecz nie zostanie wznowiony. Piłkarze Marsylii postanowili nie wracać na boisko. We Włoszech w hitowym spotkaniu zagrały ze sobą ekipy Napoli z Interem Mediolan. Był to fenomenalny mecz, który zakończył się zwycięstwem mistrzów Włoch 3-2. Wynik spotkania otworzył Piotr Zieliński, który kapitalnym strzałem nie dał szans Handanowiciowi.
Była to pierwsza porażka lidera Serie A w tym sezonie. Dzień wcześniej nieprawdopodobny mecz miał miejsce we Florencji. Tam Fiorentina podejmowała AC Milan. Padło aż 7 bramek. Ostatecznie wygrali gospodarze 4-3. Po 2 bramki w tym spotkaniu strzelili Dusan Vlahović oraz Zlatan Ibrahimović. W drużynie mistrza Niemiec niedługo może dojść do buntu związanego ze szczepieniami. Wszystko zaczęło się od przypadku Jozuły Kimmicha. Reprezentant Niemiec nie jest zaszczepiony i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie to się zmieniło. Piłkarz po prostu obawia się skutków ubocznych, które mogą wystąpić za jakiś czas w przyszłości. Bayern jednak w to nie wnika i planuje skorzystać z obecnego prawa obowiązującego na terenie Niemiec. Według niego pracodawca nie musi wypłacać pensji nieszczepionym pracownikom, gdy ci przebywają na kwarantannie. Taka decyzja władz klubu nie podoba się niektórym piłkarzom. Jak donosi portal Sport 1D, może dojść do buntu. Piłkarze, którym mają zostać wstrzymane wypłaty, będą chcieli iść z tym do sądu. Gra jest warta świeczki, ponieważ mówimy tutaj o setkach, jak nie milionach niewypłaconych euro. Sprawa jest mocno dyskusyjna i jedyne co jest pewne, to fakt, że na pewno nie wpłynie to pozytywnie na atmosferę w zespole. Wicemistrzowie Europy przedłużyli umowę ze swoim dotychczasowym selekcjonerem. Angielska Federacja Piłkarska m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła podpisanie nowego kontraktu z Garethem Southgate'em. Jego nowa umowa będzie obowiązywała do czerwca 2024 roku. Jego przygoda z reprezentacją Anglii trwa nieprzerwanie od 2016 roku. W tym czasie udało mu się zdobyć m.in. wicemistrzostwo Europy czy czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata. Po przerwie reprezentacyjnej do gry wraca Liga Mistrzów. Przed nami już czwarta kolejka fazy grupowej. Co ciekawego będzie dziś do zobaczenia? Wiele par oczu z pewnością będzie skierowane w kierunku Camp Nou, gdzie FC Barcelona będzie podejmowała Benfica. Będzie to debiut Xaviego w Champions League w nowej roli. Duma Katalonii nie może tego spotkania przegrać, inaczej zostanie wyprzedzona. Wygrana da im pewny awans do kolejnej rundy. Ciekawie zapowiada się rywalizacja Villarreal z Manchesterem United. Czerwone Diabły już bez Olego Gunnara Solskiera nie mogą przegrać, jeżeli nie chcą sobie skomplikować sprawy awansu. W takiej samej sytuacji jest hiszpański zespół. Najciekawiej powinno być dzisiaj w Londynie, gdzie Chelsea będzie chciała się zrewanżować Juventusowi za porażkę w pierwszym meczu. Angielski zespół z pewnością chce wygrać grupę i pokonanie starej damy w tym przypadku jest konieczne. Kartka z kalendarza. 23 listopada 1981 roku w Panamie urodził się Luis Enriquez, były reprezentant Panamy oraz były piłkarz Lecha Poznań. Tego samego dnia 2001 roku w Lęborku na świat przyszedł Mateusz Żukowski, młodzieżowy reprezentant Polski oraz zawodnik Lechii Gdańsk. Dzięki za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, widzimy się jutro o 6. Do zobaczenia!